Przez rok z karuzelą oszustów zmagał się mieszkaniec powiatu suwalskiego. Oferta pomnożenia gotówki znaleziona na portalu społecznościowym skusiła mężczyznę. Postanowił zainwestować w kryptowaluty. Rzekoma konsultantka zaproponowała mu złożenie kont na dwóch platformach inwestycyjnych, co uczynił, a do ich obsługi zainstalował wskazaną przez kobietę aplikację. Początki były budujące. Inwestował i zarabiał. Ale tylko na papierze, a raczej na ekranie komputera. Gdy postanowił wypłacić zarobione pieniądze, dowiedział się, że za klucz dostępu do pieniędzy musi zapłacić $10 000. Tak dowiedział się, że został oszukany. Fałszywa brokerka jednak nie poprzestała na tym. Zażądała od inwestora zapłaty podatku dla swojej firmy. Chcąc odzyskać stracone oszczędności, mieszkaniec Suwalszczyzny znalazł kolejną firmę, która miała mu w tym pomóc. Tym razem również trafił na oszustów, którzy po zainkasowaniu kolejnej transzy pieniędzy po prostu zniknęli. Niestety mężczyzna nie wyciągnął z tych doświadczeń żadnej nauki. Jesienią 2021 roku znowu zaufał internetowej ofercie i znowu utopił oszczędności. Gdy zdecydował się na złożenie zawiadomienia, łączna wartość jego strat sięgnęła niemal 280 000 zł. Niestety to nie jedyna ofiara oszustów. Choć policjanci dwoją się i troją, ostrzegając potencjalne ofiary, ich rady jakby trafiały w próżnię, a ofiar braku krytycyzmu przybywa w zastraszającym tempie. Przez zdalny pulpit w ostatnich dniach stracił 10 000 zł 50-letni Suwalczanin. Początek jego historii był standardowy. Znalazł w internecie ofertę, zalogował się na wskazanej stronie. Odzew nastąpił szybko. Do 50-latka oddzwonił konsultant, namówił go na zainstalowanie w laptopie zdalnego pulpitu. I ciąg dalszy stał się dla oszustów dziecinnie prosty. Pierwsze logowanie w banku otworzyło im drzwi do konta. W następnym kroku ilość zgromadzonych tam środków spadła, oczywiście bez wiedzy właściciela, o 10 000 zł. Kolejną ofiarą został senior z powiatu augustowskiego, który dla odmiany zainstalował aplikację do zdalnej obsługi w telefonie. Nie dość, że stracił oszczędności, to oszuści, podszywając się pod niego, zaciągnęli kredyt. Po południu dostałem telefon, że mogę dostać pieniądze, wpłacając 87 euro. No i poprosił mnie o numer karty. A mnie to skojarzyło się, bo to było w telewizji, było nawet i do telefonicznie, było sprawa, że wpłatę na Orlen. Było płacić tam chyba 1000 zł i $100. I na to mnie to skojarzyło, że to może być podobna sprawa i dlatego ja do tego przystałem. I bez mojej wiedzy on ściągnął 429 zł 51 groszy. To kwota jest 87,41 euro. Następnego dnia dzwonił drugi, już z akcentem wschodnim, który dalej tą sprawę ciągnął. I mówił, że wszystko będzie, pieniążki będą wpływać na pana kartę i chciał moich danych na temat banku, mojego PIN-u. To było wszystko przełatwiane przez telefon, a na telefonie to nie widać jest, co jakie operacje są wykonywane. I najpierw zawładnął moim telefonem, znaczy on podał mi link, ja wgrałem program, który on mógł działać na moim telefonie. Czyli tak? Miał dostęp do pana telefonu. Tak, tak, tak. I on wtedy do mnie podawał, co ja mam zrobić i zatwierdzić to. I ja tak przez jeden dzień to samo było, przez drugi dzień było, przez trzeci dzień to samo było. I potem jadąc do Białegostoku w trakcie jazdy zadzwonił on i dalej podał, żeby ja podał mój PIN, a ja jechałem z brata synem. I on od razu mi powiedział, wujek, to jest oszust. Ale już to było po całym tym, on to wszystko zrobił, dzieła zabrał mi moich około 15 000 i co najgorsze, że bank mu dał 35 000 kredytu. Jak podkreśla oszukany mężczyzna, osoby, które się z nim kontaktowały, były niezwykle przekonujące.